Pani Ewo, skąd pomysł, żeby zaprosić do projektu panią Ewę Mingę? Ten pomysł zrodził się już bardzo, bardzo dawno temu. Myślę, że to był rok 98. Opisałam to na swoim Instagramie. Pani Ewa Mingę była moją pierwszą wielką projektantką. Miałam pierwszy strój bardzo ważny w moim życiu zawodowym od niej. To było dla mnie coś wyjątkowego. To był kostium, który był dla mnie moją drugą skórą, co się rzadko zdarza, bo na ogół jest tak, że kostium to jest kostium, w nim się wygląda, a samopoczucie jest na drugim miejscu. To była rzecz tak komfortowa, tak wygodna i tak fajna, że została mi na długo w pamięci. Ja ten kostium mam do dzisiaj. Jest on u nas w domu w ważnym miejscu wisi, bo od tego zaczęły się moje marzenia. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam tak naprawdę, co chcę w życiu robić, bo byłam związana zupełnie z inną branżą, branżą motoryzacyjną. Ale ta pani Ewa Mingę, wielki człowiek, w moim sercu było od samego początku pracy zawodowej. No i tak przez lata i wszyscy wiedzieli w mojej pracy, mój zespół, że ja mam takie marzenie. A że mój zespół to jest mi bardzo bliska ekipa ludzi, to oni wiedzieli, czego ja chcę. I pomogli mi doprowadzić do tego, że się spotkałyśmy we dwie. A ciężko było zaangażować panią Ewę, żeby zaprojektowała stroje? Nie, bo między nami od samego początku była tak duża nić porozumienia, że my, nie używając wielkich słów i nie używając wielkich przekazów, wiedziałyśmy, czego potrzebujemy. I nasze mózgi pracują podobnie, więc wszystko to, co pani Ewa przygotowała, w 100% zagrało mi w sercu. I tak powstała kolekcja. Bardzo łatwo, bardzo szybko. Ja myślę, że to jest bardzo dobry początek, bo my się naprawdę bez słów rozumiemy. A ile czasu trwało przygotowanie tego całego projektu do dnia dzisiejszego? 1,5 miesiąca. Czyli bardzo szybko pani pracuje. My pracujemy bardzo szybko, bo my wiemy, czego chcemy. A gdzie chciałaby pani zobaczyć te stroje? To jest tak jakby odbiorcą. Odbiorcą są kobiety, które akceptują siebie i sobie się podobają. Każda osoba, niezależnie od miejsca, w którym mieszka i niezależnie od rozmiaru, który nosi, bo te mundurki, mimo to, że pokazujemy na szczupłych modelkach, to te mundurki, sprawdziliśmy, wyglądają na każdej sylwetce tak samo dobrze. Ja myślę, że każda pani w każdym rozmiarze będzie się czuła w nich wyjątkowo.